czy gry, które kupujemy, faktycznie należą do nas? No cóż, i tak, i nie, ale porozmawiamy dzisiaj o tym szerzej. Ze mną w studiu jest Magdalena Sikora, Michał Walkiewicz, ja nazywam się Kuba Karasz, a wy oglądacie nowy Checkpoint. Zanim przejdziemy do meritum forte, jak meritum to Michał forte. Lubisz tak zwracać uwagę, chciałbym zapytać o wasze preferencje. Czy lubicie zbierać jeszcze, czy czujecie potrzebę zbierania gier w pudełkach, czy kiedykolwiek zbieraliście, jak to u was wyglądało? Magda, lecisz. No, ja zawsze miałam na półce mnóstwo gier. Teraz akurat wylądowałam z konsolą, która nie ma napędu, ale to jest akurat długa historia. Ja przeszłam na PlayStation tylko dlatego, że w 2013 roku Xbox zapowiedział, że nie będę się mogła ani wymieniać grami, ani ich odsprzedawać i konsola będzie musiała być cały czas online. So stick with 360, that's your message, if you don't, well, you don't like it? If you have zero access to the internet, that is an offline device. Więc zmieniłam moją preferencję na PlayStation. Miałem to samo. Sprzedałem po tej konferencji Xboxa ze wszystkimi grami. Tak, no, oni się wycofali z wielu tych rzeczy. Oczywiście, ale to jakby nie dało ci pewności, że zaraz to, tego nie będzie. No i mamy 10 lat później i Xbox wraca do tego pomysłu, żebyśmy nie mieli gier na własność, tylko urabiali nas przez te parę lat Game Passem, tak na dobrą sprawę. Tak. Moje serce jest trochę rozdarte, bo z jednej strony z czysto takiego użytkowego punktu widzenia bardzo lubię cyfrowe wydania, przez mizantropię też, po prostu nie lubię pożyczać gier, bo ludzie je niszczą, nie oddają. Po prostu tego nie lubię. Cały czas mam twojego Overwatcha. Ty jesteś tym jedynym wyjątkiem. Pudełka mają olbrzymie znaczenie w ogóle symboliczne, nie? I szerzej kulturowo, no bo jeśli traktujemy gry poważnie, to też jest część jakiegoś kulturowego dziedzictwa, który na fizycznym nośniku jest zapisane, co jest bardzo ważne z perspektywy całego medium w ogóle i znaczenia tego medium. A w bardziej takim prywatnym wymiarze, no to wydaje mi się, że pudełka, czy to będą pudełka z filmami, czy z grami, to są takie totemy nasze trochę, nie? I zresztą bardzo taki leitmotiv inicjacyjny, to jest przecież przyjście do kogoś i patrzenie, co ma na półkach, jakie książki, jakie filmy, jakie gry, i wnioskowanie na podstawie tego o tym, z kim mamy tak naprawdę do czynienia, nie? Więc to jest coś takiego, co wydaje mi się zawsze będzie w kulturze. Dlatego wydaje mi się, że pudełka nigdy nie znikną, być może będą w jakiejś niszy, natomiast zawsze będą ważne, choćby z tego symbolicznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o mnie, ja, tak jak już powiedziałem, po konferencji tej, no, niesamowicie złej konferencji Microsoftu, sprzedałem Xboxa 360 i przeszedłem na PS-a. I to była kluczowa generacja dla wszystkich konsol tak naprawdę. Microsoft, Phil Spencer ostatnio przyznał się, że przegrali tamtą generację, która była najważniejsza, bo ludzie budowali właśnie sobie bibliotekę gier. This is how you share your games on PS4. Thanks. Jest coś takiego, że te firmy, te duże firmy, czyli Sony i Microsoft, od jakiegoś czasu nas urabiały i przygotowywały pod wejście w cyfrę PS Plus, Game Pass. To wszystko nas przygotowywało do nieuniknionego, bo im jest łatwiej kontrolować rynek. Nie ma rynku wtórnego wtedy, więc zarabiają cały czas na tych grach. Faktycznie może jest łatwiej wtedy nie pożyczać gier, no, wtedy nie da się. Jest to przydatne. Cały czas trzeba też pamiętać o takiej rzeczy, że im większa będzie ta ekspansja gier w tym głównym obiegu kultury, tym więcej będzie casuali. Im więcej będzie casuali, tym silniejszy będzie też ten tryb okolicznościowy w kontekście gier, typu święta, nie? Typu różne momenty, w których trzeba będzie na przykład kupić pudełko, po prostu albo będzie dobrze wyglądać pod choinką, albo będzie fajnym prezentem, więc to dodatkowo tak jakby poszerzy te nisze. A teraz mamy pudełka, w których jest w środku kot, co jest dla mnie w ogóle już tak abstrakcyjne. Okay, jest to jakiś middle ground. Duże sieci wycofują się ze sprzedaży gier. Tak, robi się problem. Z drugiej strony mamy Nintendo na przykład, które działa w swoim alternatywnym jedyna uniwersum. Firma, której pudełka cały czas zbieram. W 2022 prawie 90% sprzedaży gier chodziło z rynków cyfrowych. Wchodził w to mobile, no więc wiadomo, no to jest duży kawałek tego torciku, no ale i tak. To jest potężne wahnięcie na stronę też nowych czasów. Nie można wymagać od małego studia, które ma mały budżet, ale ma na przykład wspaniały pomysł, żeby wydawało grę w postaci niecyfrowej, bo to są duże koszta. Tak, no tutaj z pomocą oczywiście przychodzą takie firmy jak Limited Run Games i im podobne, które zajmują się wydawaniem takich mniejszych tytułów właśnie. I może to jest ta przyszłość, że będziemy po prostu mieli bardzo limitowany nakład. Plion, który wydaje mnóstwo gier, jest częścią grupy Embracer, która może być znana z ostatnich zwolnień chociażby. Natomiast to, że na przykład Alan Wake, który nie jest grą online, nie miało wersji pudełkowej, dla mnie to jest absurdalne i to bardzo mi się nie podoba, ze względu na to, że my po prostu nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru, czy możemy kupić grę i ją odsprzedać później, bo ją zaraz skończymy, albo pożyczyć koledze.
Tylko musimy czekać na to, czy gra kiedykolwiek będzie miała obniżoną cenę, a wiadomo, że gry potrafią naprawdę długo cenę trzymać. To prawda. Taki Rock Band, na przykład czwórka, taka ciekawostka, 4 lata nie miał żadnej promocji. Ostatnio dopiero był do kupienia za 45 zł, ale to no, pokazuje plus, właśnie, jak to plus, działa. Jeśli gra jest na 80, 12 godzin, tak, i nie wiem, może ma jakiegoś New Game Plusa, a może nie, no to tym bardziej to jest bolesne, nie? To jest z Kasus Alana Wake, ale też Senua Hellblade 2. Tak jest. Który również nie będzie w wersji pudełkowej. Tutaj jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo mimo tego, że robi to Ninja Theory, no to jest indie AAA, tak zwany, czyli ta dziwna hybryda, wysokobudżetowa gra indie. No trochę tak, no tutaj jest Microsoft jakiś paradoks, natomiast, za plecami, natomiast tak, który zwolnił ostatnio prawie całą dywizję od wydań pudełkowych, więc... To jest też to, nie, że jest jakaś kultura gamingowa, która zakłada na przykład kupowanie wersji kolekcjonerskich, czy nawet nie kolekcjonerskich, ale lepszych wydań, mm-hmm. po prostu zwykłych pudełek. Nie? Może to jest ta sfera, w której te AAA gry dla pojedynczego gracza i tak dalej miałyby szansę przetrwać w wersji na przykład pudełkowej. On the verge of something special. No ale wszystko składa się na to, że prawdopodobnie w pewnym momencie już no, nie będziemy mieć tego wyboru, wszystko będzie online. I wtedy nie wiadomo, jakby co się wydarzy. Możemy tutaj spekulować na przykład, że te Game Passy będą dużo, dużo droższe, już to się zaczyna. No na pewno. Że gry właśnie też będą długo trzymać cenę, nie będą obniżane. Wszyscy poznamy piękno i magię zdania, nie mogę, mam cyfrowo. Dokładnie. I jakby więzi międzyludzkie do końca ulegną jeszcze erozji między graczami w tej sferze. Nie, wydaje mi się, że nie znikną całkowicie. Że tak jakby... No jest możliwość pożyczania cyfrowych gier, tylko musisz użyczyć całe swoje konto, więc musisz bardzo ufać osobie, że wykorzysta to dobrze. To jest problem, nie? To wydaje mi się, że z tym użyczaniem kont... No ja nie mam konsoli z napędem, dlatego że dla mnie digitalowa gra była łatwiejsza ze względu na to, że miałam dwie konsole w domu i graliśmy jednocześnie na jednej kopii. Mówimy o tym, że och, pudełka, nie odchodźcie, ale no właśnie, ile kupiliśmy pudełek w tej generacji? No Magda, ty już wiem, że... Ja kupiłam pudełka, bo miałam przez pewien czas w tej generacji jedną konsolę w domu z napędem. I to kupiłam ze 3 gry, ale to jako prezent. Jeśli jest jakaś gra, na którą czekam, to kupię kolektorkę czy pudełko. Inaczej, może się odwołam do doświadczeń moich znajomych, czyli jakiejś takiej grupy gamingowej, w obrębie której działamy w zasadzie od jakiegoś czasu, że tam bardzo duży jest taki jakby przepływ pudełek, nie? Że ludzie sobie pożyczają gry, wysyłają gry na drugi koniec kraju, że kończą, oddają i tak dalej. Działa to jakaś taka kumplowska wypożyczalnia i wydaje mi się, że takich grupek jest mnóstwo. Nie? No tak, no ja mam grupkę właśnie znajomych i gdzie teraz sobie pluję w brodę, że nie mam napędu, ponieważ koledzy sobie przekazują grę. No jest jakby kolejka zawsze, jak ktoś sobie coś kupi. No a ja już w tym nie uczestniczę, no nie mam jak. No matter where the journey goes, you'll love what you discover. Pasowe usługi streamingowe to tak jakby jest inna zupełnie rzecz, nie? No bo to wiadomo, że to bardzo dużo zmieniło, jest jakiś rodzaj rewolucji. No, prędzej Game Pass niż PlayStation Plus, ale no PlayStation Plus też teraz już. Ale nadal trochę. To powoduje, że moczę się w nocy myśląc o tym, że kiedyś ktoś mi się włamie na konto albo zostanę zbanowana i wszystkie gry, które mam na swoim koncie, po prostu już nie będą moje, nie będę miała do nich dostępu. Właśnie, to jest ciekawa kwestia, bo słuchajcie, na PC od wielu lat tak naprawdę gry są dystrybuowane tylko cyfrowo. W zasadzie pudełkowa dystrybucja całkowicie umarła, jeśli są pudełka, to tylko są tam kody. No i tak naprawdę nikt nie ma problemu z tym, że na Steamie ma taką bibliotekę, bo ludzie się chwalą tym, jakie mają biblioteki, a tak naprawdę to dalej nie są ich gry. I tak naprawdę chciałem tutaj jeszcze nawiązać do tego, że pudełkowe też nie do końca są nasze. Wystarczy przeczytać jakikolwiek End User License Agreement, w którym jest powiedziane, że kupujemy licencję na użytkowanie tego, ale nie sam produkt do końca. To jest dosyć, no to się też kłóci trochę z prawem Unii. Też jest tak, że niby jak masz ten dysk i włożysz grę i możesz grać, ale to też nie do końca jest prawda, ponieważ często jest na przykład parędziesiąt megabajtów na płycie, a nie wiem, 100 giga musisz ściągnąć. Albo aktywacja ze strony serwera, co... To też jest trochę cyfrowe wykluczenie przy okazji. tak, to prawda, bo ale... nie wszyscy mają dobry dostęp do internetu i jakby, może chcą sobie pograć. Tak jakby dyskusje, które ilustrują ten problem, są trochę tak jak rozmowa o tym, co będzie, jak nie będzie internetu, nie? No tak. Czy wtedy będziesz umiał użyć matematyki albo skorzystać z liczydła, nie? Być może byś nie umiał, ale to jest tak jakby szans na to, że nie będzie internetu, jest szans na to, są niewielkie, nie? Podobnie z tymi licencjami, nie? Ale my myślimy o tym dlatego, że wychowaliśmy się w czasach, kiedy tego internetu nie było,
A teraz wszyscy zakładają, że to jest tak jak dostęp do wody, do powietrza. Okay, ale... więc jakby... I to jest też ta pętelka do gier pudełkowych, tak. Nie? Że właśnie przez to, że jesteśmy wychowani w kulturze fizycznych nośników, to gdzieś tam może ta obawa jest z tyłu głowy, że te rzeczy nie są nasze i tak dalej, i tak dalej. Bo w sumie tak jest, słuchajcie, dwa przykłady przywołam. Embracer zamknął, to znaczy zwolnił 97 osób z Eidos Montreal, wycofał ze sklepów Deus Ex Go i nie można go pobrać, nawet jeśli się go kupiło. Spec Ops The Line, fantastyczna gra, znika całkowicie ze wszystkich sklepów cyfrowych. Tak po prostu. Każdy, kto kupił, jeszcze może pobrać. Ale to, do czego zmierzam w tej dyskusji, jest to, że jeśli będzie przyszłość bez pudełek, możemy praktycznie zapomnieć o jakiejkolwiek zachowaniu tych gier jako twórczości, jako dzieł kultury, bo będzie to coraz trudniejsze po prostu. Możemy zapowiedzieć o pewności zachowania tych, tak. O stuprocentowej pewności utrwalenia tego jako dziedzictwa. Dokładnie. Natomiast jakby co mam Spec Ops na płycie, jakby ktoś potrzebował. Jeżeli mamy na przykład gry jako usługi, to nie wiem, mnie boli to, że wydam jakieś pieniądze w grach jako usługa, czego nie robię absolutnie, ale może kiedyś będzie taki moment, że będę chciała, robi. Tak? Znajomy. Znajomy. Kubraki w Diablo na przykład. Wydam pewną ilość i nagle mi wyłączą serwer. Jakby to nie jest ode mnie zależne. Tak. Nie mam pewności, okay, że jakby ta gra będzie trwała na tyle, żebym mogła się cieszyć z tego, co ja tam wydałam dodatkowo, oprócz tego, że kupiłam samą grę jako podstawkę. No tak, no ciekawe, kto grając w Avengers powiedział, nie, włączyli serwery, a planowałem to wyrazić na 15 lat. Słuchajcie, myślę, że całą dyskusję można podsumować dosyć krótko. Nie wyobrażamy sobie przyszłości bez pudełek i nie chcemy w takiej żyć. Tak. Chcemy mieć wybór. Nawet jeśli nadchodzi. Przyszłość oparta wyłącznie o gry cyfrowe zdaje się być nieunikniona, niemalże jak Skynet w Terminatorze. Miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wy kupujecie gry fizycznie, czy cyfrowo. Jaka jest wasza kolekcja fizycznych gier na obecnej generacji? Ze mną w studiu była Magda Sikora. Wszystko to zależy od waszych wyborów. Michał Walkiewicz. Człowiek istotą samoświadomą. Ja nazywam się Kuba Karaś. Oglądaliście nowy Checkpoint.